Obecnie astronomiczne nagłówki zdominowane są przez jeden temat, cieszące się uznaniem zdjęcia z kosmicznego teleskopu Jamesa Webba. Nie powinniśmy jednak zapominać, że wiele innych urządzeń technicznych pełni obecnie swoją galaktyczną służbę, takich jak marsjański łazik Perseverance. W tej chwili, kiedy oglądacie nasz film, pojazd lądowy szuka śladów na czerwonawo mieniącej się powierzchni ciała niebieskiego, które powinny pomóc nam lepiej niż kiedykolwiek zrozumieć naszego planetarnego sąsiada. W dzisiejszym filmie pokażemy, jakim zadaniom Perseverance poświęci się w nadchodzących latach, a które nieoczekiwane odkrycia na Marsie zostały już zarejestrowane. Chcesz regularnie dowiadywać się więcej o przełomowych odkryciach i charakterystycznych zjawiskach zachodzących we wszechświecie? W takim razie pamiętaj, aby zasubskrybować The Simply Space i włączyć powiadomienia, aby być na bieżąco. Zostawiając nam kciuk w górę, motywujesz nas i pokazujesz, że interesuje Cię treść naszych filmów. Mars 2020. 18 lutego 2021 roku nadszedł ten czas. Lądownik NASA z powodzeniem wylądował na powierzchni czerwonej planety, pokrytej pyłem tlenku żelaza. Oprócz wspomnianego na początku łazika marsjańskiego Perseverance, dotyczyło to jednak również jego technicznego kolegi Ingenuity, pierwszego drona helikoptera w historii, który został umieszczony na ciele niebieskim innym niż Ziemia. U podstaw misji Mars 2020 leży zasadnicze pytanie, czy na naszej sąsiedniej planecie można znaleźć ślady wskazujące na istnienie życia. W obliczu suchego, pustynnego świata, jakim jest dzisiaj ciało niebieskie, odpowiedź na to pytanie wydaje się na pierwszy rzut oka jasna. Sprawa wygląda jednak nieco inaczej, gdy cofniemy koło czasu o kilka miliardów lat. Wtedy Mars miał nie tylko znacznie gęstszą atmosferę, ale także bogate zasoby wodne. Fakt, że planetę zamieszkują wyższe, a nawet inteligentne formy życia, jest jednak kategorycznie wykluczony według ekspertów. Z drugiej strony można sobie wyobrazić prymitywne mikroformy życia, to znaczy drobne ustroje żyjące w chroniących przed promieniowaniem głębinach gleby. Co prowadzi nas z powrotem do korzystania z Perseverance? Aby uzyskać informacje o możliwym życiu na czerwonej planecie, instrument o wartości 2,5 miliarda dolarów przeanalizuje próbki skał pod kątem biosygnatur, zbada procesy geologiczne i zbierze dane dotyczące ogólnej ewolucji geologicznej Marsa. Będzie również badał klimat ciała niebieskiego i utoruje drogę do ery załogowych misji marsjańskich. Na przykład łazik przekształci dwutlenek węgla w tlen i oceni odpowiednie wyniki. 20 kwietnia 2021 roku to przedsięwzięcie po raz pierwszy w historii podróży kosmicznych zostało zrealizowane na obcej planecie. W ciągu godziny z dwutlenku węgla wytworzyło się 5,4 g tlenu. Wystarczająca ilość powietrza do oddychania na 10 minut. Na miejsce lądowania wybrano wyschniętą deltę rzeki w kraterze Jezero. Jeszcze około 3,5 miliarda lat temu znajdowało się tu rozległe marsjańskie jezioro, które osiągało głębokość 820 stóp. Ale dlaczego właściwie eksperci postanowili sprowadzić mały helikopter na Marsa w postaci Ingenuity? Biorąc pod uwagę fakt, że zaledwie 4-kilogramowe urządzenie nie zawiera żadnych instrumentów poza kamerami, jasne jest, że Ingenuity służy przede wszystkim jako model testowy dla nadchodzących obiektów latających na czerwonej planecie. Jak dotąd, dron doskonale spełniał to pionierskie wymaganie. 19 kwietnia 2021 roku helikopter wzniósł się na 10 stóp nad powierzchnię Marsa i utrzymywał zaplanowaną wysokość lotu przez niecałe 40 sekund. Chociaż już niecierpliwie czekamy na spostrzeżenia, których Perseverance dostarczy nam w najbliższej przyszłości, korzystamy z okazji, aby przyjrzeć się dosłownie wstrząsającej obserwacji wykonanej przez sondę kosmiczną NASA InSight. Najsilniejsze trzęsienie Marsa w historii. W czasie, gdy misja Perseverance dopiero się rozpoczyna, misja InSight dobiega końca. Wylądował na Marsie 26 listopada 2018 roku, a misja drugorzędna ma się zakończyć już w tym roku. W okresie poprzedzającym projekt sonda, która waży prawie 1545 funtów, miała kilka podstawowych celów. Podsumowując, lądownik wyposażony w sondę przepływu ciepła i sejsjometr miał analizować wczesny rozwój geologiczny ciała niebieskiego. Z pomocą zdobytej wiedzy powinno udać się znacznie pogłębić zrozumienie powstawania ciał niebieskich podobnych do Ziemi.
Na podstawie zebranych danych naukowcy doszli do wniosku, że Mars i nasz ziemski dom są dość podobne pod względem budowy. Jednak czerwona planeta ma większy ciekły rdzeń, a także cieńszą skorupę. Inaczej niż przewidywali eksperci. Oczekuje się, że niedawno zarejestrowana obserwacja, która trafiła na pierwsze strony gazet kilka miesięcy temu, pomoże lepiej zrozumieć wewnętrzne funkcjonowanie Marsa. InSight zarejestrował wstrząs o sile 5 stopni w skali Richtera, co czyni to zdarzenie najsilniejszym trzęsieniem Ziemi zarejestrowanym na obcej planecie. W przeciwieństwie do innych przedstawicieli naszego układu planetarnego, Ziemia jako jedyna ma nadal aktywną tektonikę płyt. Wstrząsy, które mają miejsce na pozostałych ciałach niebieskich, muszą mieć zatem inne przyczyny. Spośród ponad 1300 wstrząsów na Marsie, zarejestrowanych do tej pory przez sondę InSight, to wspomniane wyróżnia się szczególnie. Byłoby również wyraźnie zauważalne na Ziemi. Eksperci wciąż spierają się o pochodzenie trzęsień Ziemi na Marsie. Do tej pory badacze tylko częściowo rozszyfrowali, w jaki sposób powstaje marsjański płaszcz i do jakiego stopnia występują tam prądy magmy, a nawet konwekcja płaszcza. Jeśli naukowcom uda się rozwikłać tę fundamentalną tajemnicę, zbliżą się także do odpowiedzi na inne, nie mniej ekscytujące pytanie. Co spowodowało, że czerwona planeta utraciła w przeszłości swoje globalne pole magnetyczne? Niemożliwy materiał. W 2016 roku wśród ekspertów pojawiło się wiele emocji. Łazik Curiosity NASA zarejestrował przysłowiowe niemożliwe znalezisko na czerwonej planecie. W próbce skały z krateru Gale urządzenie natrafiło na pozostałości minerału trydymitu. Była to pewna forma kwarcu, która zwykle jest związana z wulkanizmem bogatym w kwas krzemowy. Minerał powstaje, gdy krzemiany są najpierw silnie ogrzewane, a następnie szybko schładzane. To, że ta forma wulkanizmu, której towarzyszy wysokie stężenie kwasu krzemowego, występuje w niektórych miejscach na Ziemi, dobrze wiemy, ale aż do tego odkrycia nikt nie podejrzewał, że może istnieć również na naszej sąsiedniej planecie. Początkowo naukowcy próbowali znaleźć wskazówki, że trydymit może powstawać także w niższych temperaturach. Ponieważ jednak poszukiwania spełzły na niczym, powstało przypuszczenie, że Mars stał się kiedyś sceną znacznie bardziej gwałtownej aktywności wulkanicznej niż wcześniej zakładano. Jednak zespołowi naukowców z Rice University w Houston udało się przedstawić wiarygodne wyjaśnienie pozornie niemożliwego. Wspomniana magma musiała przebywać w podziemnej komorze dłużej niż zwykle, gdzie z czasem nieco ostygła. W trakcie tego bogate w krzemiany części rozpalonej do czerwoności mieszaniny uniosły się do góry. W trakcie gwałtownej erupcji wyrzucony został głównie materiał bogaty w krzemiany, który zawierał odkryty później trydymit. Z pomocą wiatru został ostatecznie przeniesiony do krateru Gale, który w tamtym czasie musiał jeszcze zawierać wodę. Charakterystyczne ślady wietrzenia nie pozostawiają co do tego wątpliwości. Ślady życia? Jedno jest pewne, jeśli życie istniało lub nadal istnieje na Marsie, musiało zostawić tam swoje ślady. Po tym jak Curiosity latem 2018 roku napotkał cząsteczki organiczne na czerwonej planecie, eksperci byli zdumieni. Kolejne badania wykazały, że stężenie metanu również podlega regularnym wahaniom i nie rozkłada się równomiernie, lecz występuje w układach o podwyższonych stężeniach. Nadal jednak nie możemy z całą pewnością stwierdzić, skąd tak naprawdę bierze się metan w marsjańskiej atmosferze. Teorie rozciągają się od uderzeń komet, przez aktywny wulkanizm, po mikroorganizmy wytwarzające metan. Jednak te mikroorganizmy musiałyby zadomowić się na dużych głębokościach, a mianowicie w tych podziemnych regionach, gdzie temperatury pozwalają na obecność trwale ciekłej wody. Chociaż metan może również powstawać abiotycznie, do 95% całego metanu na Ziemi jest wytwarzane biologicznie. W czasie, gdy międzynarodowe agencje kosmiczne zrzucają na czerwoną planetę coraz bardziej skomplikowany sprzęt, niektóre wskazówki dotyczące istnienia życia na Marsie docierają również bezpośrednio na naszą Ziemię. Najważniejszym z nich byłby meteoryt Nakla, który uderzył w pobliżu egipskiej wioski na początku XX wieku. W ramach badań, które zakończono w 1999 roku, naukowcy odkryli różne aminokwasy i możliwe ślady biomorfów. Następnie, 7 lat później, część skały galaktycznej została rozbita, aby umożliwić analizę próbki wolnej od zanieczyszczeń. W trakcie tego procesu eksperci napotkali wiele złożonych, zawierających węgiel materiałów, które zawierały pory i kanały w skale, podobnie jak bakterie lądowe.
Nie oznacza to jednak, że marsjański meteoryt dostarcza niezbitych dowodów na istnienie mikroorganizmów na Marsie. Większość ekspertów uważa, że sama obecność tych rzucających się w oczy form nie wystarczy do potwierdzenia bakterii marsjańskich. Czas na Twoją opinię. Co sądzisz o ekscytujących odkryciach na Marsie, które Ci dzisiaj przedstawiliśmy? Czy sądzisz, że na Marsie istniało kiedyś życie? A może nadal istnieje? Jak zawsze, podziel się z nami swoimi przemyśleniami, sugestiami i opiniami na temat dzisiejszego filmu w komentarzach. Chcesz obejrzeć więcej ekscytujących filmów na temat kosmosu? Sprawdź inne filmy na naszym kanale, do których możesz przejść, klikając jeden z obrazów w napisach końcowych. Dzięki za zainteresowanie, uważaj na siebie i do zobaczenia następnym razem.